Edyta Donowski, która była inicjatorem budowy makiety siedmiocznego Grudziądza na Górze Zamkowej. I półtora roku temu pan wiceprezydent był łaskaw obiecać, że jeżeli będą oszczędności na przetargu na Górze Zamkowej, a takie były, dzisiaj po raz kolejny obniżamy wartość tejże inwestycji ze względu na rozliczenie już tej inwestycji. Pytanie, panie wiceprezydencie, co dalej z tą makietą, czy jest szansa, żeby ją wybudować i postawić na Górze Zamkowej, ewentualnie na rynku? Jest obniżenie. Panie przewodniczący, wydatki majątkowe, rewitalizacja Góry Zamkowej jest obniżona tej kwoty. W związku z tym mam pytanie do tej kwoty. Czy tą kwotę pan prezydent zgodnie z obietnicą dał złożoną półtora roku temu przeznaczył na makietę? 324 257 zł zawiera również w sobie środki unijne. Więc to nie jest przedmiot cała, z tego około 70% to jest finansowanie unijne. Trudno na chwilę obecną mówić o rozliczeniu końcowym przede wszystkim Góry Zamkowej, gdyż część środków z tego zadania, które pan radny przytoczył, została przeniesiona jakby na prace około rewitalizacyjne. Między innymi w tej chwili mamy zgodę z zeszłego tygodnia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę ogrodzenia samego Zamku Wysokiego. I te środki tutaj nie są ujęte, w tym zadaniu zostały wyjęte. Dodatkowo na prace archeologiczne związane z piwnicami południowymi. Musimy to wyrzucać z tego zadania unijnego, ponieważ to zadanie unijne, no, mamy termin umowny z Urzędem Marszałkowskim bodajże do końca maja, że musimy rozliczyć całą inwestycję. Konserwator wojewódzki na jakie ogrodzenie wyraził zgodę? Kolejące sam teren rewitalizowany. Ponieważ dzisiaj tam mamy stróża, mamy też monitoring na Górze Zamkowej elektroniczny i tam na samym szczycie chcielibyśmy ogrodzenie. Szczegółowy katalog ogrodzenia na naczelni Piwiński. Ja myślę, że w przerwie sesji czy po sesji pani radny pokazał, o jakim typie ogrodzenia będziemy mówić. Ażurowe przede wszystkim, żeby ten klimat był widoczny, tak? I on będzie trochę obniżony powyżej samego wierzchołka góry, tak aby nie wchodził w potencjalnym zwiedzającym widok, tak, sam potrzeb nie przysłaniał tego, co było zbudowane.